Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No a dzisiaj oczywiście gramy sobie w Farminga. No i dzisiaj no nagrywam ten odcinek zaraz po tym, jak wrzuciłem odcinek wcześniejszy, że z żniw, więc naprawdę nie zdążyłem skosić jeszcze tego pola. Sami zobaczcie, tutaj zostałem. No i powiem wam, że troszeczkę zamienimy się traktorami, dlatego z tego względu, że po prostu ten traktor jedzie 53 na godzinę, a ten tutaj Fiat, no to niestety jedzie tylko 25 na godzinę. No i tak jak już po tytule pewnie widzicie, będziemy zawozić. Właśnie materiały będziemy zawozić do silosa, będziemy to zawozić do Muna Zbożowego. No dobra, a więc widzimy się za chwilę, ale muszę na razie odciąć przyczepę, jeszcze 20 minut. Widzowie, i ja... O, tutaj mi się Counter Strike odpala. Po prostu wchodzę w OBS-a dlatego, żeby to zatrzymać, bo po pierwsze tak jest, że po prostu w Farmingu się przetestuję, to zobaczyć, czy się da zatrzymać. No a więc dobra, widzowie, lecimy, zawozimy to. Tylko muszę to odczepić, jednak nie podczepiłem przyczepy, bo po prostu zapomniałem sobie w ogóle, znaczy nie zapomniałem, tylko że stwierdziłem, że jednak nie będę robił tych małych niepotrzebnych, tylko będę wam wszystko nagrywał, żeby nie myśleć, że ja coś tam przez godzinę sobie zatrzymałem nagranie na godzinę i coś innego robiłem. Tylko będę mi wszystko nagrywał. Dobra. No i jedziemy do Muna Zbożowego. No a jak się nam CS pobierze, no to oczywiście będę nagrywał. Nagram zaraz dla was odcinek z CS, tylko musimy się pobrać już. Patrzcie tylko, ile jest procent. No to, tu powinien być on drugi. Czekajcie, widzowie. O, on drugi powinien być. No jeszcze dopiero 24% jest. No to jeszcze, no troszeczkę jeszcze brakuje. Myślę, że tak do, rzepaku i już będzie cały pobrany. No i oczywiście, jeżeli się pytacie, jaki traktor wpadł mi w oko, no to ten tytułowy New Holland te, o ile się nie mylę, chyba T5, no T5, New Holland T5, no on w sumie mało jedzie, więc wpadł mi w oko, właśnie, nie, sorry widzowie, pomyliłem sobie, wpadł mi w oko ten tutaj New Holland, to jest New Holland T6 i właśnie on bardzo mi wpadł w oko, a kolejny ciągnik wpadł mi w oko, ten Fendt. Kiedyś go miałem, widzowie, i bardzo go lubię, więc myślę, że on będzie następnym moim trafem po tym właśnie tutaj New Hollandzie T6. No ale najpierw no to po prostu myślę, że tak 8-9 żniw przede mną tym traktorem. No i myślę, że dopiero go będę wtedy sprzedawał, ale nie wiem, na którym to będzie odcinku. Jeszcze sobie zobaczę, na którym to odcinku zrobię. No ale na pewno.
dołączyć do tego tutaj ciągnika, gdyż muszę to podczepić. Okej, już sobie podczepię ten kultywator, żeby być przygotowany na kolejny odcinek. Już sobie go opuszczę. I po prostu idziemy się już w tamtym traktorze. Dobra, widzowie, nie zatrzymałem nagrania, tylko mi się takie, bo mi się myliły klawisze po prostu teraz, bo to mam zatrzymanie, a i to mam niezatrzymanie, mi się pomyliły klawisze i nie zatrzymałem tego. I mi się takie coś dziwnego pojawiło, po prostu chciałem kliknąć klawisz E, a przez przypadek mi zjechały na Windows. I po prostu mi takie coś wyskoczyło, ale szybko to zamknąłem i tam. No i widzowie, dobra, już jestem pod młynem zbożowym. Już tą przyczepę odsłonię. No i ogólnie to zamierzam sobie zamontować kierownicę, dlatego w busie symulatorze i w farmingu będzie mi na pewno łatwiej prowadzić. Do kierownicy nie została jeszcze z PS-em, kierownica została, sobie może w niedzielę podepnę, czyli jutro sobie może podepnę. Zależy kiedy to oglądacie, bo ja to nagrywam 1 lipca w niedzielę. Więc zależy kiedy to oglądacie, bo możecie to nawet oglądać 4-5 lat do publikowania, czy 2 lata nawet opublikowania, czy może jakieś 2-3 miesiące, no bo długo filmów nie było zbytnio, chyba 2-3, no 2 miesiące, już sobie zaraz zobaczę i wam pokażę. No, dłuższy film był ostatnim razem miesiąc temu. No, dawno faktycznie widzowie filmu nie było dawno. Tutaj mamy już busa, już 20 wyświetleń. No, dziękuję bardzo. Tutaj 8000 pucharków wbiłem, otworzyłem sobie jakieś tam skrzynki. No i oczywiście pamiętajcie, tutaj to jest Grzesiu i na razie Grzesiu ma 26 latek. 27 latek, o. Przepraszam bardzo, 27 latek. No, ale to shortsy to się praktycznie nie zaliczają, no bo no, je prawie codziennie nagrywam. No więc dobra, lecimy, żeby zobaczmy ile w ogóle CES się pobrał. 45%, to sobie w ogóle zminimalizuję całkiem, o, żeby mieć od razu CS-a i farminga. Czekajcie momencik. Dobra, już jestem w farmingu, po prostu mi się tam pomieszały te wszystkie karty i tak zamknąłem dwie. On jest tak dziwnie nastawiony, że 24 minuty śpieszy i według niego jest już 13 godzina. I taki stary, że zegarek miałem już podczas nim do przedszkola chodziłem i on właśnie ma już chyba 15 lat, bo jeszcze mój tata go kiedyś nosił, mama go kiedyś nosiła, on jest stary po prostu. Bez okna pomocy, no bo to już mam wszystko prześwieczone. Farminga gram łącznie już 5 lat. Jak nie wiem, chyba 6 lat to zaczęłam, teraz mam 12. No tak, czyli
6 lat, mam 5 to będę miał 11, mam 12, więc 5 lat nie, tylko 6 lat. No bo na PS-a mam od 6 roku życia i od razu z PS-em razem dostałem Farminga. Więc Farminga gram już 5 lat. Komputer mam 2 lata, czyli na komputerze gram 2 lata w Farminga. No i po prostu jak dostałem ten komputer 2 lata temu, to było mi się strasznie ciężko przyzwyczaić te wszystkie te przyciski w ogóle. No więc no, ciężko było, ale jakoś dałem radę i teraz nawet w farmingu na PS-ie teraz bym na pewno grał z okna pomocy, bo już chyba ponad rok Farminga na PS-ie nie grałem. Na PS-ie grałem tam FIFA. Na PS-ie to już nie gram, bo wszystko teraz mam praktycznie na komputerze, więc już FIFA nie gram. No i ten. Dobra widzowie, lecimy dalej. Idealnie się wyrobiłem, czy znak uszkodziłem? No nie, no widzowie, teraz to już klasuję. W farmingu po prostu umiem jeździć, no, tym. Ale się wyjadło. O, nie chciałam go tam. Po co tu kierunkowskazu skręcasz, jak za drogą jedziesz? Dziwni są ci ludzie. Po co używasz tutaj kierunkowskazu, jak się jedzie za drogą? No, dziwne. Tam widzicie w oddali, tam jest sklep. Moim marzeniem zawsze w farmingu było posiadanie pola numer 13. A to pole to jest to pole. Ono kosztuje 304 tysiące, no. No, tysiące tych euro, no. Sporo. Mam nadzieję, że kiedyś uzbieram na to. No. Normalnie, proszę bardzo, po drodze, a ten we mnie wie. Super. Bardzo miłe. No i oczywiście w komentarzach piszcie, czy chcecie, czego byście tak bardzo chcieli odcinki z farminga. W sensie, z czego byście chcieli nie odcinki z farminga, źle to ująłem. Czy wolicie krowy, czy konie? I którą hodowlę mam najpierw zacząć, ale to pewnie takie, no, muszę najpierw dużo pieniędzy uzbierać, ale piszcie mi w komentarzach, czy chcielibyście bardziej, żebym miał krowy, czy chcielibyście bardziej, żebym miał konie. To piszcie to oczywiście. I jeszcze pewnie nasuwa wam się pytanie, dlaczego nie zatrudnię pracownika na polu 19, żeby kosił mi tą pszenicę. Otóż dlatego, że po prostu nie chcę stracić swoich pieniędzy, bo chcę sobie te pieniądze po prostu zostawić na okazję, w której te pieniądze bym faktycznie bardzo potrzebował. Bądź na zakup nowej maszyny. Dobra, to co ja teraz zrobię jest niemiłe, ale no trudno. Ja sobie tam leży, a mi tak już zniknął, a nie zniknął. Ale jak mój sąsiad będzie robił tam coś, to na pewno to zniknie. I ogólnie no to planuję robić odcinki z kontraktów. Kontrakty, jak widzicie, na razie nie mam zbytnio odpłacalnych. Tego na pewno kontraktu nie robię. A dlaczego? Bo mam serwer z Xionem. U niego na komputerze mam serwer z nim. Grałem z nim razem, łączyliśmy się. Ale mam taki kontrakt właśnie na te buraki cukrowe.
28 tysięcy. Pole, też mamy pole numer 22. To jest duże. Jak widzicie, ciągnie się przez prawie całą drogę do młyna. I ten kontrakt, zrobienie tego zajęło nam 8 prawdziwych dni. Nie farmingowych dni, tylko 8 prawdziwych dni. Czyli tydzień i jeden dzień. Zawsze jak robimy kontrakty, to zawsze robimy te najbardziej wysokie. Właśnie góreczki. I my mamy już tego tak dosyć, tak mamy już dosyć tych góreczków cukrowych, że powiem wam, nigdy nie zrobię kontraktu na buraki cukrowe, choćbym dostał 200 tysięcy, to nie zrobię kontraktu na buraki cukrowe i nigdy nie posieję tych buraków. Nigdy. Bo ja mam ich już naprawdę dość. Ziemniaki jeszcze przeżyję, ale buraki cukrowe już nie. Już nigdy nie posieję buraków cukrowych. Bo to jest denerwujące i powiem wam, że ten tutaj to tak głupio skręca, że ja tego nawet nie chcę. 20 tysięcy mogę zarobić z plonów swoich. Czyli to są około 3 żniwa. To wcale jakoś tak bardzo dużo pracy to nie jest. Więc ja za te buraki cukrowe to ja podziękuję, ale nie zrobię tego. Nie zrobię tego, bo ja nie chcę, żebyście mieli tak, że pracownik robi coś za mnie, a ja ślęczę przez 80 tysięcy odcinków na burakach cukrowych. Nie. Ani. Przyznam, ani w farmingu 22, ani w farmingu 19. Tylko dodam trzciny cukrowej. I bardzo bym chciał zacząć tą trzcinę cukrową hodować. Gdzieś tu jest trzcina cukrowa, nigdzie nie ma. To będzie. Tylko nie wiem, czy są takie, czy są w ogóle takie te do trzciny cukrowej, czy trzcina cukrowa nie jest po prostu na tych paletach. Paleta rozsadowa, co to jest? Iglaki jakieś? Paleta trzciny cukrowej. Co tu jest? Trzcina cukrowa. Czyli jest trzcina cukrowa. Jak wygląda trzcina cukrowa? Tak. I teraz sobie popatrzymy na sadzarki. I czy w tej sadzarce nie można siać trzciny cukrowej? Okej, czyli w tej sadzarce nie można siać trzciny cukrowej, ale chyba można, bo są palety. Tutaj nie można, tu też nie można. Też nie można. A może w siewnikach się da? Tylko nie wiem, czy... Zobaczymy, czy się w siewnikach przypadkiem nie da. Nie, nie da się. Ale można chyba nasypać do jakiegoś siewnika. I widzowie, spróbuję to zrobić, tylko zobaczę, ile CS mi się już pobrał. 86% czyli do owsa jednak, czyli nie do rzepaku jednak, czyli do owsa doszło. Do owsa doszło, bo tylko 2000 litrów to jęczmienia sobie możemy zostawić. Pojadę z krótem. Nie chcę mi się jechać z krótem. No jestem na drugim buraku, to sobie nie przejadę. Wiem, że i tak nic nie zrobię, ale przejadę sobie, ponieważ tu są ziemniaki. Oczywiście, że ziemniaki, tu są ziemniaki, no nawet tam będę przeżyć, ale o, proszę bardzo. To myślę o ziemniaki. Te ślady, to myślę o ziemniaki. Nie widzę ziemniaki.
ale wolę szczerze ziemniaki kosić niż buraka cukrowego. Naprawdę. Wolę już ziemniaki niż buraka cukrowego, a rzodkiewki oleiste to już. To już no, nie lubię zbytnio, ale no, trudno, jak jest w kontrakcie przynajmniej za 20 tysięcy. No to już zrobię tą rzodkiewkę oleistą, ale nie przepadam za to. Nie przepadam, naprawdę nie przepadam za to. Ale drifta zrobiłem. No ile się już CS pobrał? 90%. No to jeszcze myślę, że ten przejazd i jak wrócę z dziwnym typu, jak nie wyjechał, to mi trochę zrobię. W sensie nie zderzać się, tylko w ostatnią chwilę po prostu brać i jak na mnie auto idzie, no to tak byś tak musieli skręcać, ale w busie to działa, to tak słabo działa. No i denerwuje mnie to też w busie symulatorze, że po prostu ci kierowcy aut to nie widzą czasem zielonego światła. I jak na nich trąbię, oni czasem dalej nawet nie jadą. Więc spóźnienie oczywiście na przystanki. Bardzo często na przystanki jestem spóźniony z tego względu, że albo w coś uderzam, albo ten. Więc połowicznie spóźnienie na przystanek to jest moja wina, ale czasem to nie jest moja. No i ogólnie to mam, ja chyba będę teraz wszędzie soję siał, chyba że mnie miał jakieś zwierzęta i będzie zapotrzebowanie na to, ale po prostu soja no, jest najwięcej warta z wszystkich roślin. 12 tysięcy. Sporo, sporo. Więc no, nawet dobrze. CS już się pobrał, no 98%, tam się musi jeszcze zaktualizować chyba, no i albo pewnie nie, bo już się pobrał w sumie, no pobrał się już i będę musiał tylko wziąć i nie wejść i sobie brać już, no a więc dojadę na gospodarkę i skończę ten odcinek, no i co prawda na miniaturce jest inny traktor, ale trudno. Na miniaturce jest inny traktor, ale trudno. I ja tej miniaturki z internetu nie wiem, ja ją sam zrobiłem. Jeszcze przed odcinkiem. Ja to tak robię, że po prostu robię screena. Po prostu robię screena tego i wtedy co przy tym ciągniku tam stałem. To też robiłem screena na następny odcinek, czyli będzie baterowanie, to też mam screena, zrobiłem do tego co tam stałem i zapomniałem zatrzymać sobie. No i dobra, tutaj zapakuję, to jest losa, żeby już od razu napełnię już go. No i będę kończył ten odcinek. O, za daleko, i co tu mamy? Cyk, ostatnio nie będę. No to rzepak 15 tysięcy litrów. I czy już mogę? Aha, pobieranie zawartości. Jeszcze jest weryfikacja. Długo się ona robi. No, nawet nie było. A jeszcze wrzucę ten odcinek i w ogóle wszystko. No to dobra widzowie, no to widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!